Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do gry Pray for the Gods i od razu na wstępie wam powiem, że kończymy Reinet Kinga. Ja już to nagrywam drugi raz, na szczęście ogarnąłem się po dwóch minutach, że nie zaznaczyłem gry, która ma być przechwytywana, więc sobie jeszcze raz wczytałem save'a, co by was tutaj nic nie ominęło. I tak kochani, w dniu, w którym to oglądacie, czyli we wtorek, niestety mnie nie będzie, dlatego jeszcze nagrywam tą grę na zapas, ale myślę, że ją przejdziemy sobie od początku do końca. Bo i tak kończymy już Reinet Kinga, więc myślę, że to nie jest jakiś tam super problem. A w sumie powiem wam, że wciągnęła mnie ta gierka. Fajnie, że mam tutaj język polski, więc nie muszę tego tłumaczyć. I to jest tak samo dla mnie mniejszy problem, no bo nie muszę tego tłumaczyć. Ale i dla was to też myślę, że jest wygodniejsze, bo czytam to na bieżąco wszystko. Więc z pewnością sobie tutaj zakończymy tą serię. I tak, te białe słupy światła, które tutaj były, pokazywały nam bossy, które musimy zabić, czy kolejność bossów, które musimy zabić. I tak jak myślę, ten boss jest gdzieś tutaj. Myślę, że pójdziemy w stronę tego bossa. Tylko jeszcze zobaczymy, co daje nam ten totem tutaj. Interakcja. Wołające echa przeszłości. Powtórzyć przeszłość. Postęp dokonany w trybie echa nie zostanie zapisany. Wydaje mi się, że możemy tutaj powtarzać bossy, które już zabiliśmy. Ale myślę, że zobaczymy to dopiero jak zabijemy drugiego bossa. To by sobie tego nie spoilerować. I tak, mamy tutaj ciepło ciała, mamy sen i mamy jedzenie, więc może coś zjedzmy przy okazji. Mamy coś do jedzenia, mamy krowe jagody. Zjedz. I również to też zjedz. And here we go again. Jedz to samo. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnego znudzenia jedzeniem i tak dalej. Jak są po niektórych grach. Jestem ciekaw, jak będą wyglądać następne bossy, które tutaj będą. I trochę brakuje mi tego jak w Reinet Kingu, tego pseudo-echa. Dodatkowo, moi drodzy, będę chciał przejść Dying Light'a jedyneczkę. Z racji tego, że niedługo wychodzi dwójka, a chcę, żeby na moim kanale były wszystkie części tej gry. Dobra, spacją się to robi. Próbujemy wyskoczyć, ale ja zapiszę grę, tak na wszelki wypadek, żeby zaraz nie odwalić jakiejś lamy. Woohoo! Oh fuck, nie zdążysz. Dolecisz. Nie. Boże, złap się. No to będziemy chyba moczyć dupska. Miało być tak pięknie. O, dobra, jestem. Jestem, tylko ciepło to pewnie będzie strasznie leciała na łeb, na szyję. Dobra, no miało być dobrze, ale wyszło jak zwykle. Nie zobaczymy, co będzie na tej wyspie, chyba że przeskoczymy z drugiej. Teoretycznie mógłbym teraz zapisać grę. O fuck, dobra, tu już są lepsze moby. Za hordę! A, ja to zrobię w ten sposób. I cyk, dziada! Dobra. Żyjemy. Jest dobrze. Tylko tak. Kontrolem była rolka, no tak. A ty gadzie. Dobra, nie wiem, czy możemy go w ogóle zabić. Dobra, tym robimy to w ten sposób. Aha, gamoniu. Możemy cię zabić w ten sposób. Zabiliśmy go. F, anuluj. Coś z ciebie wyleciało. Jakieś grudki. Więcej grudek. Dobra, ale następny padawan już tutaj nie interesuje. I mi się wszystko nagrywa. Na szczęście się nagrywa. Ja mam naprawdę ostatnio dziwne zbiegi okoliczności, że zapominam po prostu zlokować grę na ekranie. Więc wcale się nie dziwię, jak teraz zapomnę, nie wiem, o monitorze, o głosie, albo nie wiem, będzie za cicho. No niestety, to jestem ja. Jestem ja i swoje takie głupie problemy. Dobra. Gdzie nas to doprowadziło? Myślałem, że to będzie przejście na górę. Ale jednak nie jest. Jednak to nie jest przejście na górę. No tu nic nie ma chyba.
O, dobra, zmieniam zdanie, coś jednak jest. Ale fajny sandbox, serio. Zaczyna mi się to podobać. Kim ty jesteś? Obawiam się, że to nie działa. Będę nadal wysyłać kruki do świątyni. Ktoś musi dowiedzieć się, co się dzieje. To nie może być powód, dla którego przysłano nas tutaj. Muszą nas wysłuchać. Gorm. Muszę zobaczyć, czym są jeszcze te posążki. No dobra, nic nie możemy z tym zrobić. To jest jakiś w ogóle... Jezu, nie szyld. Dobra, nie pamiętam słowa. I raczej sobie nie przypomnę. Czym ty jesteś? A, możemy sobie tutaj wytrzymałość albo zdrowie dodać. Świetnie. Dobra, chcę więcej wytrzymałości. Yupi-yay, motherfucker. Dajmy więcej. Ej, już nie mogę? Już dwa zebrałem. No może czym więcej mamy, tym... Ale nie, to by było bez sensu. Dobra, nieważne. Wszystko pięknie, ładnie, tylko jak my się dostaniemy na górę? To jest pytanie za milion punktów, bo... Mamy już tylko połowę ciepła. Nie chciałbym umrzeć jak dupa. Za pierwszym razem. Tego zbierać nie możemy. Nie pamiętam, czy ona się mogła wspinać. Mogła się chyba wspinać, tak? A, no tak, bo ty prawie wszystkie myszy masz wspinaczkę, ale jestem dupcia. I ty masz przecież jeszcze to coś do wspinaczki. To było na trójce? Na trójce. Jak to się strzelało? Kurde, ale jestem dupa wołowa. Dobra, ale już pamiętam. Już pamiętam, kochani. Ja tak właśnie myślałem, że my coś mamy. Ale w sumie, czy to źle wyszło? Nie wyszło wcale źle. Patrzcie, wspinamy się normalnie jak na półkach skalnych. Pięknie. Słyszałem coś? Tam coś jest. Kim ty jesteś? Nie, biegnij! Run, Forest, run! I co, tu będziesz nas tak ścigać? Nie chcę umierać! Dobra, może cię muszę po prostu strzelić po łbie. Chyba cię po prostu muszę strzelić po łbie. Dobra, lecimy na drugiego. O nie, to ma chyba jakiś zasięg. Ojej, ale HP straciliśmy. No, zabij go. Bo broń nam się zniszczyła, no nie. Dobra, zabity. Tylko tak, widzę, że tu jest strasznie problematyczna broń. Prosta siekiera, uszkodzona. Czy ja cię mogę naprawić? Napraw. Mamy narzędzia, które nam pozwolą to naprawić. Ale jednak wolałbym jeszcze nie zużywać tego w ten sposób. Kurde, czy ja to wyrzuciłem? Tak. Nie chciałem tego wyrzucić. Dzierż broń. I idziemy dalej. Czym ty jesteś? Jakiś potion. A ten potion to błękitny eliksir, pokruszone grzyby i inne składniki. Daje nam ciepełko i troszeczkę życia. Mały czerwony eliksir to oczywiście zdrowie, tu trochę jedzonka. Zielony eliksir daje nam trochę snu. I wiązka drewna, sucha, łatwa do rozpalania. Może być również używana do tworzenia strzał i prymitywnych narzędzi i broni. Też miło wiedzieć. Ja poznaję tę grę razem z wami, więc myślę, że to jest poniekąd... Fajny aspekt tego wszystkiego. Ale tu nigdzie się nie mogę niestety przytomnąć. Ale tu już mogę. O ty gnomie. Wyjdź. Patrz, ja jestem snajper. Pyk. Zaraz nam się strzały skończył i będzie dupa. O wilku mowa, ale dobra, nie, to łuk się zniszczył po prostu. Prosty łuk uszkodzony. Dwie strzały jeszcze mamy. To też nie jest dobre, bo jak mi się strzały skończył, to będzie problem.
Ej, czy mi się wydaje, czy nam coraz bardziej HP spada? Może to tylko moje złudzenie. A może nie. Może to nie jest złudzeń. To na pewno nam spada HP. W ogóle, jak wam minęły święta? Bo w sumie jest już wtorek, jeżeli to oglądacie. Ja to nagrywam w poniedziałek. Ale teoretycznie jest już wtorek, więc w sumie ten świąteczny szał zakupowy, prezentowy i tak dalej już siadł. Jestem ciekaw, jakie prezenty dostaliście. Pochwalcie się w komentarzu. Może będę miał jakiś intrygujący prezent na następny rok dla bliskich. Światła są do bossa? Okej. Chyba nie o to mi chodziło. Chyba nie o ciebie mi chodziło. Dobra, ale tak, musimy się na pewno uleczyć. Musimy. Trochę ognia sobie dodajmy. I czerwona potka. Dobra, mamy prawie full HP. Nie wiem, na czym ten boss polega. No i chyba się zaraz dowiem. Wow, dobra, dowiem się ewidentnie. Ja mam save'a. Nie mam save'a. O, dupa blada. O, tam jest jakiś posąg. Znaczy posąg, jakiś przycisk. A, mam cię. Patrz, jaki jestem mocny. Mocny Joe. O, fuck. To coś się wciskało. Jezu, jak on jest ciężki. Czym ty jesteś? A, już wiem, czym ty jesteś. Dobra. I wiem, jak mamy to przejść. Już załapałem. Załapałem. Nie widzisz mnie? Wow. 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 Dobra, ej, ciekawe jest to. Naprawdę jest to bardzo ciekawe. Ta gierka jest fajna. Tam jest kolejny przycisk. Ręcznego zapisu, ale nie mogę zrobić. No, coś tu wyrosło? Nic tu nie ma! Nie! Ja coś zrobiłem. Ja teraz mogę na ciebie wejść? Nie. Idziemy dalej. Nie wiem, co mu się dzieje. Nie wiem, co on robi. Nie wiem kompletnie, co tu się dzieje. On coś wysyła. On coś tu wysyła. Coś to leci do mnie. Te kulki samonaprowadzające. Dobra, zasilił kolejne. Dobrze, że to jest ta rolka. Bez tej rolki to ja bym padł. Wow, 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 wow. Dobra, kolejne. Mi staminy braknie. Brakuje mi staminy, nie! Właśnie to. Strzelaj co do woli, dziadu. I tam był jakiś przycisk. Gdzie on był? W tamtej stronie chyba. Wow! Ej, to było niesprawiedliwe. Robak. Robak, uspokój się. Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie to było? Dobra, uspokój się. Calm down. Calm down. Uspokój się, uspokój się, uspokój się, uspokój się. Dobra, on znów... No, kurde. Nie chcę tego. Biegnij. Run. Run, forest, run. Run. Run, forest. Kurde, ty ze zmenie. Puść się. Nie dosłownie, ale puść się. Tam jest ta ściana. Tam jest ta ściana. Nie jest źle. Tylko jeszcze z jeden hit i po nas. Dobra, stamina. Lecimy. Mori, mori. Walnij sobie jeszcze raz. O, coś się udało.
O fuck. Czemu ja nie mogę ciebie wejść w taki sposób? Wchodź na robaka, wchodź na robaka, wchodź na robaka. Dobra, jesteś na robaku, wysłuc. Gdzie ja mam te punkty? Nie! Robak, jak mogłeś? Umrę? Umrzesz. Dobra, może nie umrę. A jestem szybszy niż jakiś tam robak. Więc jak mówiłem, że to już będzie ten boss, to bym nie robił taki głupot, robiłbym sobie jakieś strzały czy coś. O nie! Umieramy. Umieramy. Będzie powtórka z rozrywki chyba. Dobra, znów puszcza to gubienko. Ale czemu ja nie mogę użyć na nim tego strzelającego czegoś? Patrzcie mu, ja nie mogę. Tam jest. Dobra, widzę. Dobra, jest blisko. Że prawie wszystkie myszy muszę klikać. No tak. Teraz będzie próbował mnie zrzucić, Gargamer. No, złaź na dół. Wypuszczę jakieś szmergle. Dobra, trochę staminy więcej. Mam nadzieję, że mnie to nie uderzy. Gdzie to gówno jest? Where is it? Chcesz coś przegryźć? Nie możesz, dobra. Nie było tematu. Tu jest. Chodź robak, zabijemy cię. Uważaj. Uważaj. Przeżyjesz tam, przeżyjesz spokojnie. Ale ty jesteś normalnie jak na rodeo. No i naciągaj. Damy radę. Zabijemy robaka. O kurde. To nie jest wcale takie proste jak myślicie. Gdzie trzeba się naklikać? Dobra, to już zrobiliśmy, tak? Czym jesteś ty tutaj? Kurde, ale się bierzga, no. Chyba nic tu nie mogę zrobić. Dobra, stamina. Tuduje, masz już nic? Nie masz już nic chyba. Tu już to walnęliśmy, rozumiem, tak? Tak. Wow, 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 wow. Roba, gdzie ty masz jeszcze czułe punkty? Idź ty, robaczku. Idź ty, robaczku. Już nie masz znów staminy? Tu jest. I pyk.
Oj, nasza postać jest bardzo senna. Tykaj jeszcze raz. Uda nam się to zrobić, chyba. I pyk w robaka. Dobra, gdzie jeszcze masz te punkty? Jeszcze gdzieś masz, kurde, no. Masz ty cholerniku jeden. Ja życia zbytnio już nie mam. Gdzie masz jeszcze te zasrane punkty? Tu nie ma. Ale mylące, no. Nie! Umrzemy. Spadliśmy, o nie. Robaczku, nie waż się nawet. Biegnij, biegnij. Dasz radę, nie płacz. Kurde. Miało to mnie chronić, nie zabijać. Dobra, trochę staminy. Naładuj się. No nie! Tak! Stawaj! 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 Trochę 100 minut więcej i wchodzimy na robaka. Dobrze, że gra wybacza błędy. Dobrze, że ta gra wybacza błędy. Bez tego to była lipa. Gdzie ten robaczek ma jeszcze punkty? Mam nadzieję, że go skończę na odcinku. No nie wiem, gdzie on ma te punkty jeszcze. Tam chyba nie ma. To już jest ten wypalony. To my teraz mamy coś tutaj zrobić? O nie! O nie! Uspokój się, robak. Co my z tym punktem mamy zrobić, co? Ej, nie mam pojęcia, gra nam tego nie tłumaczy. Musimy sami dowiedzieć. O, jest punkt. Kurde, tylko jest problem taki, że ja nie mam staminy. No, będzie problem. No, tak myślałem. O! Żyjemy. Boże, nie rób tego. Nie zrób mi tego. Tu jeszcze nie jest źle. To jest jeszcze do ogarnięcia. Naprawdę to jest do ogarnięcia. No, nie daj się, nie daj się, nie daj się. Kurde, same pułapki, same pułapki. Jak nam się to uda zrobić, to będzie cud. Trzymaj się. Potem wejdź jeszcze na niego. O. Ostatni raz. Kurde, ale on jest normalnie, nie wiem. Wierzga się normalnie jak piskosz. Przestań jeszcze raz.
Pykło! Robak pokonany. Pan robak pokonany. Dobra, ale naprawdę to był ciężki boss. A co dopiero będzie to potem? Szybkie to budownictwo mają. No i gdzie nas teraz gra zabierze? Już bez powrotu do tej świątyni? Chyba tak. To znów nas wilk przyciągnął? Ej, no bez jaj. No, znikaj. Dobra, tym razem mamy jakąś pseudo-czachę. Aż to są w większości same czachy. To w sumie trochę jak mrówka wygląda. Dobra, kochani, ale. Widzę, że powoli zbliża się nasz koniec odcineczka. I myślę. Myślę, iż będziemy chcieli w następnym odcinku troszeczkę sobie tutaj poeksplorować, bo jakby nie patrzeć, nie chcę speedrunnerować tej gry. Tylko ją sobie tak spokojnie poprzechodzić. Dobra, kochani, to będzie taki o minutę krótszy odcinek, chociaż zanim się pożegnam, to akurat myślę, że będzie 30 minut. Tak więc, tak jak wam powiedziałem, będzie niedługo wchodzić na pewno na nasz kanał seria z Dying Light 1. Od razu jak dwójka wyjdzie, to pewnie z dwójki od razu rzucamy wszystko, co będzie i nagrywamy full dwójkę, możliwe, że nawet w koopie. Więc możecie się oczekiwać odcinków nawet po 40 minut z dwójeczki. To się jeszcze okaże. No i co? To na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie, że byliście. Pamiętajcie o komentarzach, subskrypcjach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.